Dzisiaj krótkie pytanie do Ciebie. Zastanów się, jak by wyglądały Twoje decyzje. Jak by wyglądało to, co robisz dzisiaj. Co byś robił, gdybyś wiedział na 100%, że nie będzie emerytury. Okej? Że na 1000000% nie będzie emerytury. Ja wiem, że teraz tu wiele osób, które są świadome pewnych rzeczy, ale wiele osób, które być może ogląda to wideo, dzisiaj nie jest świadomych pewnych rzeczy, tak? I dzisiaj ja nie będę mówił na temat tego, czy emerytura będzie, czy nie będzie, jeżeli będzie, to jaka. Nie jest to temat tego wideo, ale przemyśl sobie, czy byś troszkę nie zachował się inaczej. Czy nie mając takiej pomocy, w cudzysłowie, od państwa w postaci emerytury i pieniędzy, dużo tych pieniędzy, to czy po prostu Twoje zachowanie, działania, postępowanie, styl życia, jakby pogląd na życie, pogląd na to, co robią inni, sposób po prostu, w jakim byś funkcjonował i wyznaczał jakieś tam swoje cele, bądź po prostu najprościej, że się żył, nie zmieniłoby się, tak? Prosty przykład. Po prostu pracujesz dzisiaj od tam 8 do 16, załóżmy, masz tam, nie wiem, 3000, 2000 na rękę, bądź więcej, bądź mniej. I jakby kończysz jakby tam wiek, 65 lat i nie masz tej emerytury, tak? Albo inaczej, będziesz miał te pieniądze cały czas, ale masz gwarancję zatrudnienia do śmierci, w cudzysłowie. Wyobraź sobie teraz siebie w wieku 100 lat, który musi iść do pracy, ponieważ nie ma tej emerytury, ani też, załóżmy, nie ma odłożonych pieniędzy na to, żeby spokojnie żyć. Jak by wyglądało Twoje życie? I teraz zrobimy level up, czyli zrób sobie taki mały test. Test polega na tym, że zrób sobie taką mini emerytury, czy inaczej to nazywając, przejdź na tak zwaną wcześniejszą mini emeryturę. To będzie test emerytalny, tak? To tak będzie poprawnie. Na którym od kolejnego miesiąca, załóżmy, kończą Ci się dochody, przychody, tak? Bo jesteś, załóżmy, już nie pracujesz, masz tam 100 lat i teraz musisz, załóżmy, żyć z tego, co do tej pory wypracowałeś, tak? To jest pierwsza rzecz. Albo inaczej, weź sobie, nawet zakładając optymistycznie, że ta jakaś tam emerytura będzie, to weź sobie teraz podziel swoje dochody, załóżmy, na 3 i 1/3 z tego, co zostanie, bo to jakby będzie Twoja emerytura, czy tam 1/2, czy 1/3, a może 1/4, to tam zależy od sytuacji finansowej naszego kraju, a nie zapowiada się nic tutaj w tym kierunku na dobre. Weź sobie po prostu za to od jutro żyć. I zarabiasz, załóżmy, 2000 zł, to 1/3 z tej kwoty przeznaczasz na tam, czyli masz tyś tam cały miesiąc. Zarabiasz 3000 zł, to masz 1000 zł, załóżmy, do przeżycia przez kolejny miesiąc. To jest Twój test. Zrób sobie taki test przez pół roku. Nie wydawaj więcej niż to, co będziesz miał na emeryturze. I wtedy być może coś kliknie i pomyślisz, kurde, chyba tak się nie da. Albo kurde, chyba trzeba coś zrobić w swoim życiu, żeby po prostu było inaczej, tak? Żeby nie obudzić się w wieku 60x lat czy 100 lat z ręką w nocniku i potem marudzić i płakać, jakie to państwo polskie nie jest niedobre, ponieważ nie dali Tobie pieniędzy. A ja Ci dzisiaj powiem, że te państwo Tobie nie da pieniędzy, a jeżeli da Tobie pieniądze, to takie, za które nie będziesz w stanie normalnie, fajnie, na jakimś fajnym poziomie, racjonalnym poziomie takim żyć, no bo przecież całe życie po coś pracowałeś, nie po to, żeby dostać chyba na koniec 1000 zł czy 800 zł na emeryturę, tak? Do tego sobie dolić jakieś tam Twoje dodatkowe wydatki, które się pojawią, czyli lekarstwa, jakieś tam, nie wiem, sanatoria i tak dalej i się okaże, że od pierwszego to do pierwszego to na pewno nie starczy, od pierwszego to do 10 nie będzie starczało. Przemyśl sobie, tak? I być może te wideo będziesz oglądała za 1000000 lat, być może za kilka lat, i mam nadzieję, że coś wspomnisz, tak? Że był gość, który gadał takie rzeczy, które być może
dzisiaj się wydaje o mnie nieracjonalne, ale załóżmy za 30, 40, 50 lat możemy do tego te wideo wrócić i najprawdopodobniej ja powtórzę te same słowa, które mówię dzisiaj, dlatego też robię wszystko, co jest możliwe. Ja jakby tą swoją mini emeryturę, testową mini emeryturę, to już jakby ten test dawno przeszedłem, znaczy przeszedłem, nie przeszedłem testu, bo nie wyobrażam sobie wyżyć za 1000 zł załóżmy przez miesiąc czasu, żyjąc na jakimś tam standardzie życia, do którego się całe życie przecież zdąży, tak? Bo nie chodzi o to, żeby się zamknąć w domu i jeść chleb ze smalcem, bo jakby chyba to nie jest standard życia, do którego się całe życie dąży i chyba to nie jest ostateczny cel, mam nadzieję, twój w tym, co robisz. Tyle ode mnie, test na mini emeryturę dla ciebie, czas start. Dzielimy twoje zarobki na 3, 1/3 z tego możesz sobie śmiało przeznaczać na twoje życie i nic więcej i wtedy zobaczysz, czy jesteśmy, czy trzeba zrobić coś więcej w życiu, czy tylko po prostu przez te 30, 40, 20, 10 jeszcze lat, 5 lat, czy 100 lat do tej emerytury pracować w taki sposób, jaki teraz pracujesz. I jeszcze jedna ważna informacja, jest tu wielu świadomych ludzi, którzy oglądają te wideo, którzy doskonale wiedzą, o czym ja mówię i jakby to wideo nie jest skierowane do ciebie, ale możesz taki test zrobić dla twoich znajomych, możesz taki przekaz im przekazać, jeżeli będą ciebie się pytać, po co robisz to, co robisz, tak? Po co robisz to, co robisz? Więc możesz mi powiedzieć, słuchaj, to zrobimy taki mały test, bo jeżeli nie będę robił tego, co robię, no to będzie sytuacja, w której będę miał mini, robimy test na mini emeryturę. I niech sobie ktoś zrobi taki test i wtedy do ciebie wróci i odpowiadamy na pytanie i po prostu wtedy z tobą porozmawia, czy to, co ty chciałeś mu przekazać, po prostu ma sens. Tak? Zrób ludziom test. Ludziom, twoim znajomym, rodzinie, rodzinie, komu chcesz zrobić ten test. W każdym razie chodzi o to, żeby ludziom uświadomić to, że często są w błędzie, myśląc, że robiąc to, co robiąc, będzie bardzo fajnie na emeryturze, która albo będzie, albo nie będzie. Jeżeli będzie, to zrobimy mały teścik i wtedy okaże się, czy po prostu to, czego wiele ludzi dąży, ma rację bytu. Pozdrawiam ciebie serdecznie i życzę sobie wysokich emerytur, ale zapracowanych, to troszeczkę w inny sposób. Cześć.